Cześć, z tej strony Farel i witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Na samym początku, moi drodzy, chciałem was bardzo przeprosić za mój głos, ale ostatnio się troszeczkę przeziębiłem. Mam nadzieję, że mi szybko przejdzie, aż was za mocno mój głos nie będzie kłuł w uszy. Jak coś, to sobie troszeczkę przyciszczę słuchawki. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie troszeczkę na temat nowej zapowiedzi zbliżającej się aktualizacji, ponieważ w grze Brawl Stars zajdą naprawdę wielkie zmiany. Pierwsza i od razu najważniejsza informacja jest taka, że do gry zostanie dodany nowy zadymiarz. Sandy jest śpiącym brawlerem, który przypomina nam połączenie Tary oraz Gina, a jego atakiem jest rzucanie piaskiem w przeciwników. Atak ten będzie przenikał przez graczy, tak jak w przypadku ataku Poco lub Tary. Za to jego ultimate atak będzie naprawdę przekozacki, ponieważ będzie on tworzył wokoło siebie wielką burzę piaskową, w której nasi sojusznicy oraz sam Sandy staną się niewidzialni. Więc moi drodzy, będzie to naprawdę przesadzony ultimate atak, ja już nie mogę się doczekać nowej aktualizacji, a jeżeli wy również nie możecie się doczekać nowej aktualizacji, nie zapomnijcie strzelić łapeczki w górę, a jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał dzwoneczkiem, ponieważ takie odcinki z Brawl Stars pojawiają się regularnie. No i nie ukrywam, fajnie by było, żebyś dołączył do mojej rodzinki. Dodatkowo wraz z nową aktualizacją do gry zostaną dodane 3 skiny. Pierwszy będzie do Sandy i zobaczcie, jak on przekozacko wygląda. Jest to śpiący Sandy w kapciach w postaci Spike'a. Jest to przecudowny skin, z pewnością będę go od razu kupował, albo po prostu z moją dziewczyną Justyną nagramy odcinek, gdzie razem między sobą rywalizujemy o tego skina. Więc jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału JJ'ki, wbij teraz tutaj w kartę albo w link, który znajduje się w opisie, zasubskrybuj kanał, bo tam pojawiają się przekozackie odcinki z gry Brawl Stars. A co odcinek, Justyna organizuje konkursy, gdzie możecie wygrać kartę Google Play, a później te pieniążki przeznaczyć sobie na gemy, więc koniecznie zasubskrybujcie jej kanał. Drugi skin, który zostanie dodany do gry, będzie właśnie do Gina. Jest to Gin Pirat, który w swojej ręce trzyma lampę zamiast papugi i ma hak. No typowy piracik, moim zdaniem ten skin jakoś taki super nie jest, no ale mam nadzieję, że jakoś mnie urzeknie i że będę chciał go kupić. Trzeci skin za to będzie dostępny za Star Points i jest to skin do Barley'a, jest to czerwony Barley. Powiem wam, że trochę tutaj Supercell się nie wysilił, zmienił tylko szatę graficzną z niebieskiego na czerwonego. No i mamy czerwonego Barley'a. Powiem wam tak, moi drodzy, jeżeli on będzie kosztował 500 gwiezdnych żetonów, ja z pewnością go niestety nie kupię, ponieważ zbieram na coś lepszego. A teraz najciekawsza informacja, z której z pewnością każdy będzie zadowolony, ponieważ model El Primo został ulepszony. Jak widzimy, model El Primo jest naprawdę dobrze dopracowany, super on wygląda, dodatkowo jego skiny również zostały remodelowane i moim zdaniem najlepszy jest teraz El Rudo Primo. Teraz porozmawiamy sobie na temat nowych dwóch trybów, które zostaną dodane do gry, a pierwszy z nich nazywa się Lone Stars. Tryb jest bardzo ciekawy, ponieważ wygląda identycznie tak, jakbyśmy grali tryb Solo Showdown, tylko że tutaj zbieramy gwiazdki. Osoba, która zbierze najwięcej gwiazdek tak jak w nagrodzie, wygrywa grę. Czyli można powiedzieć, że jest to nagroda w trybie solo. Drugi tryb będzie za to naprawdę mega dziwny, ponieważ będziemy lądowali razem z naszymi przeciwnikami na jednej mapie. Dodatkowo w całej zadymie będzie brał też udział robot. Osoba, która zada najwięcej obrażeń robotowi, wygrywa grę. Wy, moi kochani, dajcie znać oczywiście w komentarzu, który według was tryb jest lepszy, czy Lone Star, czy Takedown. A w dzisiejszym odcinku, moi kochani, pogramy sobie troszeczkę 8-bitowcem, ponieważ tak jak obiecałem wam, chcę wbić na jednej postaci 1000 puszek, więc trzymajcie mocno kciuki, mam nadzieję, że na tym odcinku uda nam się wygrać kilka meczy. Okej, moi drodzy, jedziemy z meczykiem, bardzo długo graczy mi dobierało. Ale mam nadzieję, że nie byli to jacyś prosi i że będą to jakieś nopki i mi jakoś w miarę pójdzie. Chociaż plusowe pucharki zgarniemy. Poleciał Leon od razu na środek. Jakiś kamikadze ten Leon chyba, co? Jak on chyba kamikadze? Ile? 2, 4, 5 skrzynek na środku. Dlatego, że tam jest El Primo. Spike'i, którego bym chętnie obił. El Primo na 5 power cubesach już, wow. Naprawdę dużo ma. Dobra, ja się cofam. Tego El Primo będę sobie obijał. I uwaga, uwaga, uwaga! Zginął, zginął. 8-bitowiec został jeszcze. Tu tego Spike'a musiałbym obić jakoś fajnie. Muszę się cofnąć, muszę się cofnąć. 8-bicik, chodź. Chodź, teamowanko, teamowanko, 8-bicik. Niech się tosterki niech się trzymają razem. Nie walczmy z innymi. Znaczy, nie walczmy przeciwko sobie, tylko walczmy z innymi. O, w ten sposób. Ja tego Spike'a spróbuję podjechać. Shelly na pierwszym dostała. No ten Spike, powiem ci, że nie jest głupi. Okej. Okej, muszę się wycofać, muszę się wycofać. Bardzo fajnie, że się sojuszowałem z 8-bitem, który ma 4 power cubesy. Jest tutaj takim, widzę, jednym z lepszych graczy. Uciekam, dostałem trochę tym ultem. Dobrze, 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 8-bicik. Bij tego Spike'a. Ja go z tej zamknę, także spoko. 6 zadymiarzy w grze.
Okej, okay. Ten niestety Spike gubi się w burzy, a my lecimy dalej. Już chyba będą plusowe pucharki. Poczekajmy z tym 8-bicikiem jeszcze raz do końca sobie. Czy ktoś w tych krzaczkach jest? Nie wiem, boję się, że jakaś tu będzie Shelly stała i nas ściągnie na hita. Dobra, trzech zadymiarzy do końca. Sprawdzamy krzaki, cały czas sprawdzamy krzaki. Mamy Spike'a na czwartym, okej, okay. Spike na czwartym, chce się steamować, ale niestety byku, nie ma takiej opcji. No i co żeś zrobił, dzięciole? Mnie pokonałeś, zamiast tego Spike'a, tak? Halo! No i najgorzej, chciałem się steamować, no i mnie wyjaśnili. Ale zawsze plus 5 puszek. Lecimy z drugim meczykiem, powiem wam tak, moi kochani, mapa pod 8-bita nie jest zła, jest całkiem spoko, tylko że właśnie brakuje power cubesów. Jeżeli nie masz power cubesów, no to jest ciężko. Mam nadzieję, że ten ziomek po lewej będzie chciał się steamować, czy nie. Colta bym obił. Ładnie dostał Colt. Jeszcze gdybym raz mu wcisnął. Ajajajaja, z dwóch stron nie biją, najgorzej. I on ma już 3 power cubesy, ten 8-bit, najgorzej. Poczekajmy na życie. Tam Crow puszuje te skrzyneczki. Muszę się wycofać trochę tym Coltem. Ulta ma, ulta ma! Strzela we mnie, zabił mnie. I teraz ja go dojadę. Uda mi się? Czy mi się nie uda? Tak jest, dobra, na szczęście. Jedno życie już straciłem. Mam jeszcze za to drugie, tak jak mówię. Pokazuję na palcach inaczej, inaczej mówię. Dobra, 8 zadmiarzy. Poczekajmy troszeczkę. Niech tutaj się troszeczkę nam sytuacja jakoś wyklaruje. I zaczynamy walkę. Powiem tak, moi drodzy, 5 zadmiarzy zostało. Ja troszeczkę przykampiłem. Chociaż nie jestem z tego zadowolony w ogóle. Ale tak wszyscy tutaj grają, więc ja też tutaj muszę jakoś zawalczyć o te miejsce. Crow na 9, on tu przed chwilą wyjaśnił 3 osoby na szybko. Nie wiem, czy się będzie też na mnie czaił, czy po prostu stanął w te krzaki i będzie czekał. Okej, okay. To Crow, jeżeli ty idziesz tam, to ja idę tu. Tu stawiam sobie od Jurecika i biję tego Leona. Bije Leona. Leon dostał od Farela. Dostał Rico. Crow. Okej, wielkie starcie. No i możesz mnie, panie Kruku, pokonać. Tak jest, moi drodzy, zajmujemy drugie miejsce w ten oto sposób. Na szczęście najsilniejszy Crow na mapie chciał się ze mną steamować i na konto Farela trafia plus 7 puszek. Okej, moi drodzy, lecimy z kolejnym meczem. Wiem, że te mecze jakoś tam super emocjonujące nie są, no ale widzicie sami, jaki już jest poziom na tych pucharkach 800+. Każdemu już zależy, żeby zająć jak najwyższe miejsce. Tą Pamelkę w sumie mógłbym przytimować. Druga Pamelka też jest. Kurczę, nie mogę dać się złapać tutaj w sidła. Boję się, że ktoś w tych krzakach tutaj stoi. Sprawdźmy, krzaki nie ma. Tą skrzynkę jeszcze na szybko bym sobie wziął. Dobra, mamy 3 power cubesy. I czy ktoś tutaj jest? Nie ma. Nie ma. Dobra, ja bym, moi drodzy, te krzaki sobie na chwileczkę zajął. Okej, okay, jeden zadymiarz został wyeliminowany. I opór w nią, jazda, cała seryjka. Pięknie, nie ma Pamelki. I ktoś tam się chce przytimować. Dostał! El Primo to jest El Primo. Padł, dobrze, nice. Idealna kontra, to mamy Shelly jeszcze w krzakach, którą trzeba wypłoszyć stąd. A idź ty mi stąd. Okej, okay, Shelly na pierwszym, Bu na trzecim. Poczekajmy, poczekajmy, żeby zrobić tutaj sobie elegancką kontrę, kiedy ten Bu się zbliży. Mamy 3 amunicji, więc od razu taki spray w niego poleci. Ale on, widzę, się nie zbliża. 6 zadymiarzy, jeszcze plusowych pucharków niestety nie ma. Musimy poczekać, muszą się jeszcze ziomeczki wyeliminować. Mi się wydaje, że ta Shelly, która tam była na pierwszym, nie będzie miała najmniejszych szans zbytnio, żeby tam coś zawojować. Ten Bu bardzo mocno bije, 3 strzały mi weszły i zjechały mi pół życia. Wow. On tylko ma 2 cuby. Dobra, cofnijmy się, cofnijmy się. Dobra, dostał spraya. Po 666 bije, jest ok. Nie wiem, gdzie on teraz jest. Dobra, uciekł, uciekł, to jeszcze jest Mechabu. Najgorzej. Ten Mechabu będzie chciał mnie zamknąć, będzie chciał mnie zamknąć. Ja na szczęście mam jeszcze drugie życie. Tu gdzieś się strzeli, ona już jest na 5? To co, ona kogoś pokonała? Nie widziałem, dobra, 666, 666 i pada. Dobij ją, Bu, Bu, dobij ją. Okej, okay, ona mnie zmroziła, ale na szczęście udało mi się jakoś z tego wyjść. Uciekam, ginę od burzy. Oni myślą, że ja już się poskładałem, a ja wracam po cichaczu szybko do krzaczków. I mnie nie widać, nie widać. Dobra, Shelly leży. Postawmy sobie Tureta. Zwiększymy damage, no muszę tak zaryzykować. 3 zadymiarzy w grze, plusowe pucharki już są. I te 2
Dwa ptaki będą chciały pokonać tego 8-bita. No najgorzej. Gdzie ten Bu? Giń! Farel, przeładuj! Przeładowałem, uciekam. Prawo, lewo, czekam na życie, czekam na życie. Ciekawe, czy ten Bu ma ulta, czy nie ma ulta. Ja muszę zrobić w ten sposób, że od razu muszę go atakować. Mam więcej życia, więc on musi mnie atakować. Zobaczcie, co się dzieje. Trafił mnie za 1000, tak? Tak, trafił mnie. Obijam go, obijam go, obijam go. 450! Porażka! Tak, przegrałem w ostatniej sekundzie. Nie, drugie miejsce zająłem. Zobaczcie, mało brakowało. Myślałem, że udało mi się go mocniej obić, niż on mnie obił, ale niestety drugie miejsce. Mi się wydaje, że i tak spoko, więc zostawcie łapkę w górę. Moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie strzelić łapeczki w górę i sprawdźcie koniecznie, czy subskrybujecie już mój kanał, ponieważ do końca roku lecimy po 600 tysięcy. Ja dziękuję wam wszystkim za uwagę. Widzimy się już w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Trzymajcie się, cześć!